Mieliśmy nóż na gardle, musieliśmy to wygrać. Każdy zdawał sobie sprawę ze stawki meczu, z konsekwencji przegranej, bądź nawet remisu. I też troszkę szczęścia, tak jak mówiłem, pomogło na pewno. Mieliśmy te piłki przepychane, choćby bramka Jędrzeja Sińskiego, gdzie tam piłka się odbiła bodajże od bramkarza i dobił do pustaka, jeszcze po nodze kogoś. Tak jak mówię, szczęście było po naszej stronie. Zagraliśmy dzisiaj bardzo słabo, w pierwszej połowie remis. Szybko wyszliśmy na prowadzenie, szybko straciliśmy. W drugiej połowie już ta gra się nie kleiła, dopiero kiedy wycofaliśmy bramkarza, tak naprawdę stworzyliśmy sobie jakieś klarowne sytuacje i mogliśmy zremisować ten mecz. No ale nie mieliśmy dzisiaj szczęścia i sami nie pomogliśmy temu szczęściu, żeby wygrać. Byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. Przedłużony rzut karny pozwolił uwierzyć zespołowi AZS-u, a w drugiej połowie niestety już też był mecz wyrównany, już nie było widać tej naszej przewagi. Gorzej biegaliśmy, zespół był bardziej zdeterminowany. Szczęśliwie strzelili bramki. Nam tego szczęścia brakło nawet w grze w przewadze, bo te sytuacje były. No i możemy tylko pogratulować rywalowi. My byliśmy bardzo zdeterminowani, wiedzieliśmy, że musimy dzisiaj tu wygrać i mieć 3 punkty. Widzieliśmy też, że to jest ostatni mecz. A Klireks był w takiej sytuacji, że wiedział, że bez względu na to, czy wygra dzisiejszy mecz, czy go przegra, to i tak będzie dalej na 5. miejscu, więc nie ukrywam, że podejrzewam, że trenerowi drużyny z Chorzowa było ciężko zmotywować swoich chłopaków. Aczkolwiek myślę, że my dzisiaj pokazaliśmy, stworzyliśmy też wiele sytuacji. Niestety gdzieś tam skuteczność była nie taka jak powinna, aczkolwiek strzeliśmy więcej niż przeciwnik, wygraliśmy. Po tym kryzysie, co mieliśmy na początku roku, 5. miejsce wywalczyliśmy te 5. miejsce, ale cele na pewno były wyższe i nie możemy się cieszyć z tego sezonu. Ja właśnie chłopakom powiedziałem w szatni, że ten mecz był taki jak ten cały sezon. Czyli niestety grany w kratkę, potrafimy pokazać ładną grę, finezyjną, potrafimy być skuteczni. No ale niestety potrafimy też sami siebie zaskoczyć i grać tak jak w drugiej połowie. Obudziliśmy się trochę za późno, sami, że tak powiem, doprowadzimy do sytuacji takiej, w jakiej jesteśmy. Mimo tego ostatniego zwycięstwa tak naprawdę musimy czekać do jutra, do końca meczu Gdańsk z Pyskowicami. No ale tak naprawdę sami jesteśmy sobie winni, bo gdybyśmy wcześniej zdobyli punkty w innych meczach, a mogliśmy, to w tej chwili byśmy cieszyli się z utrzymania. No ale na razie musimy to jeszcze z tym się powstrzymać.